dobrze. Bo wcale nie powiedziałem tak. No właśnie. Dobra, no przepraszamy za wszystko, co powiedzieliśmy. Cofamy. Kochany. Uważaj, jesteśmy nacenzurowanym, już nie możemy nic mówić. Tak, grzecznie, wiesz, tylko... Kochany. Kochany, lata 80. Ty jesteś rocznik 6... 8. Czyli w 80. roku miałeś lat... 12, kochany, 12. Ja zacząłem... Dobra, moje doświadczenie z IT-sami było takie, że zacząłem słuchać trójki. Opowiem tutaj... ale, ale zaczynamy od roku 80. Jak byłeś młodym chłopcem, to zacząłeś... No to wiesz, akurat nie pamiętam dokładnie roku 80, ale wydaje mi się, że jakoś wtedy po prostu aktywność tego radia, o którym już powiedziałem wcześniej, czyli trójki, no powiem to jeszcze raz, no trudno, ale w tym czasie trójka... No, ale rok się nie było w tym czasie, więc możemy dokładnie o tym powiedzieć, a było wpływowe medium trójka zawsze, więc nie ma... Tak. I jakoś tak, wiesz, zwróciłem uwagę na listę przebojów, bo tam po prostu, no wiesz, no był świat, tam wiesz, no w trójce akurat leciało wszystko, co można było posłuchać sobie, wiesz, na listę przebojów światowych. No i tak gdzieś około roku 82 bodajże, a to był jakiś taki czas, ja muszę to sprawdzić, ale może to był rok 81, kiedy na liście rządził numer Abracadabra zespołu Steve Miller Band, pamiętasz numer? Steve Miller Band. Abracadabra. Ale on też śpiewał to Joker. Też miał taki możliwe. No, okay. Możliwe. I też taka piosenka pojawiła się, która zespołu The Police pod tytułem Invisible Sun. No i tak jakoś zacząłem słuchać tej trójki i potem się pojawiła Republika, która wyskoczyła z kombinatem nagle. No i nic od nic stałem się po prostu słuchaczem trójki. Po prostu co sobotę, powiem szczerze, że z ciekawością. I to wiesz, czasami na imprezach, na Sylwestrze jakiś tam, czy jakiejś innej imprezie, po prostu leciała trójeczka, bo to bez przerwy jakieś hity były. Mało tego, co pewien czas jakieś pojawiły się też hity alternatywne. To jakaś Śmieć Kliniczna, właśnie Republika Rzeczona. Potem jeszcze tam IRL była i tak dalej. Także jeżeli człowiek nie był po prostu, wiesz, specjalnie brażony na pop, a ja zawsze słuchałem chętnie popu, bo niektóre rzeczy, no, chcąc nie chcąc, mi się podobały. Nawet Chris DeBarge, rzeczony, czasami na imprezie po prostu człowiek się napił, to wiesz, to wchodzi. Więc stąd lata 80. dla mnie to jest posłuchanie trójki. Do roku między 86 słuchałem tej trójki w miarę, może nawet nie, może trochę wcześniej, 4-5. Potem zacząłem słuchać tylko, wiesz, muzyki dziwacznej. Ale powiedzmy, że trójka była miarodajna wtedy po prostu, no i przez pierwsze 5 lat 80sów się osłuchałem, wiesz, wszystkiego, co było na listach. No i tak z ciekawości, wiesz, no, do dzisiaj tego zaglądam i w sumie niektóre piosenki całkiem nawet zniosły próbę czasu. A ty jak, pamiętasz, co pamiętasz za to się Ja pamiętam pierwsze wspomnienia, jakie ja mam, to jak poszliśmy do sklepu z meblami z mamą i wyszliśmy z mięsem, to jest jedno. Pamiętam różne dziwne kolejki. Pamiętam w kioskach ruchu były plastikowe samochodziki, które namierzyłem ostatnio na Allegro. Takie w wielkości mniej więcej 2 na 2 cm, takie kwadratowe, wszystkie na takiej samej podstawie plastikowej i jakby był taki patent, że po prostu były takie nakładki. A to śmieciarka, a to dźwig i tak dalej, i tak dalej. To pamiętam. Pamiętam, jak chodziliśmy z dziadkiem moim, gdzie jest teraz TVN i było pole, chodziliśmy po nawóz, bo tam pasły się krowy, mój drogi, gdzie teraz stoi TVN. I to, no co ty? To jest bardzo traumatyczne wspomnienie, ponieważ jeździliśmy po tak zwany krowiak z dziadkiem. I nawóz? Tak. Do TVN-u? Do róż. Bo tam, gdzie jest TVN, to było pole i pasły się normalnie krowy. Niesamowite. Potem te krowy się zamieniły w budynek TVN-u. Cud. I tam jest w ogóle taki pomnik świętego, nie do końca pamiętam, jaki to jest.